Jo, bracia i siostry, witam w kolejnej, szóstej już odsłonie z cyklu Wasze prace, Wasze graffiti. Widzę, że tutaj tytuł używam zamiennie, robiąc tą tutaj planszę. A zapomniałem, że jest to Wasze graffiti, ale nieważne, jak zwał, tak zwał. Jedziemy z koksem. Ale zanim zaczniemy, oczywiście kilka ogłoszeń odnośnie przysyłania prac. Dzisiaj nie mam czasu, żeby robić Wam tutorial, aby nauczyć Was, znakomitą większość Was, podpisywania pliku, tak? Podpisywania zdjęcia, więc przypominam jeszcze raz, każde zdjęcie ma jakiś podpis, tak? IMG, na przykład z jakimś numerem. Proszę, kliknijcie prawym przyciskiem myszy, zmień nazwę i podpiszcie zdjęcie swoim tagiem. To bardzo ułatwi mi moją pracę i nie będzie problemu z zaginionymi zdjęciami, co się niewątpliwie wiem, że zdarzyło, ale to ze względu na to, że podczas składania tego wszystkiego powstaje bałagan. Ja nie mam czasu szukać zdjęć, więc to zostawiam do Was, więc nie miejcie pretensji do mnie, jeśli Wasze zdjęcie gdzieś zaginęło. To samo można zrobić na telefonie, nazwę każdego pliku można również zmienić. A jak będzie trzeba, to nagram tutorial, jak to zrobić i wtedy nie będzie już wymówek niestety i zdjęcia niepodpisane nie będą oceniane. Najprościej. Zdjęcia możecie przesyłać w takim formacie jak zawsze, czyli w tytule ocena prac, krótki opis sobie, aczkolwiek niekoniecznie, wpiszcie swój tag, ale fajnie też jeśli wrzucicie co nieco o sobie. No i oczywiście zdjęcie podpisujcie Waszym tagiem, to jeszcze raz powtarzam, bardzo ułatwi i usprawni moją pracę. Co jeszcze? No nic, zapraszam na moje social media, na TikToka i Instagrama. Śledźcie mnie tam, codziennie praktycznie wrzucam coś nowego, więc zapraszam. To tyle kwoli wstępu. Zapraszam na kolejny odcinek. Yo! Ok, pierwsza rzecz, Maciek MB przysłał tę pracę, szybki, nazwijmy to throw up, jak widzę, no nie zbyt dokładne zdjęcie, ale widzę, że chyba było robione po ciemku, podejrzewam, że to są Twoje inicjały, cóż mogę powiedzieć o tym, o tej pracy, 2 litery i tak naprawdę 2 różne litery, więc na pewno ujednoliciłbym je bardziej, uprościłby te M tutaj, żeby wyglądało bardziej jak B, czyli nie wiem, pozbyłbym się kilku takich elementów, tych fiflaków, tak? Po to, żeby było jak najbardziej proste, tak? Żeby upodobnić je do B, żeby zniwelować te tutaj przestrzenie negatywne, dlatego że B masz sam tutaj kształt litery B bez wyciętych przestrzeni negatywnych. Ewentualnie zmieniłbym coś w B, też dodałbym na przykład tego rodzaju fiflaki, zrobiłbym tutaj wcięcia w literach, tak? Więc albo upodobniłbym te B do M, albo M do B po prostu, tak? Nie zostawiłbym zupełnie różnych liter. Co do cienia, widzę, że tutaj mamy to poprowadzone w tą stronę, zły kolor, w tą stronę, więc jest ok. Ewentualnie, jak zwykle, tradycyjnie, co bym zrobił? To może za jasny jest kolor, ale zrobiłbym do tego Kilaj. Speedy, jeśli dobrze czytam. Dominik, chyba byłeś już u nas wcześniej w ocenach. Tutaj 2 pieczenie na jednym ogniu, 2 prace. Różne prace. Jeden taki bąbelkowy throw up, drugi jako pełnowartościowy pis. Są tutaj elementy tła. Co do samego kształtu liter nie będę się wypowiadał, nie będę się czepiał i to dotyczy większości prac, ze względu na to, że większość Was zaczyna, więc to się na pewno zmieni z czasem i nad tym trzeba pracować, więc nie ma o czym tutaj za bardzo rozmawiać, jeśli chodzi o sam kształt, no bo to wymaga czasu i pracy. Jeśli chodzi o bąbelki, no bąbelkowe jak to bąbelkowe, pozbyłbym się może kilku takich elementów zupełnie niepotrzebnych albo za długich po prostu. Ewentualnie trochę bym pozmieniał, jeśli chodzi tutaj o przestrzenie zamknięte, no ale bąbelki jak to bąbelki. Tutaj to samo na dole, jeśli chodzi o kształt liter, cienie poprowadzone ok, poprawnie, ewentualnie wiadomo co, nie? Oczywiście nie robię tego z wielką starannością, po prostu robię to szybko, żeby pokazać Wam, że jednak te prace wyglądają lepiej. No wiadomo, że to jest podejście indywidualne i moje, ale ja je oceniam, więc mówię, czego mi brakuje w tych pracach, ok? No i jedna ważna rzecz, chyba to Tobie zwracałem uwagę, jeśli robisz linie, to nie pociągaj ich w ten sposób. Później one wyglądają jak robione na maszynie do szycia. Tak? Starajcie się robić pociągnięcia jednym ruchem. Litery wtedy wyglądają na bardziej wygładzone i nie ma problemu, bo to się rzuca w oczy, taka niedokładność, więc popracowałbym właśnie nad tym. Kolejna praca, mam zapisane drano, tutaj widzę drain, wiesz, sam nie wiem, drane, znaczy nie wiem jak to przeczytać dokładnie. Pisze, że masz 12 lat, niedawno zacząłeś, więc nie będę tutaj ostry, pierwsze prace, wiadomo jak to pierwsze prace, za parę lat będziesz patrzył na nie z uśmiechem. Kształt liter, wiadomo, to ulegnie z czasem zmianie, jak na pierwsze wrzuty nie ma co się czepiać, bardzo proste litery. Co bym zrobił osobiście? Osobiście pozbyłbym się tych zacieków, praca by wyglądała czyściej, oczywiście pozbyłbym się tych kropelek, cień poprowadzony ok. Jest tak naprawdę keyline, też takie robiłem, jednokolorowe keyliny. Można dokładnie w ten sposób zrobić, tak? Tak nazwijmy to obwolutkę dookoła, zostawiając tutaj przestrzeń. Bardzo fajny pomysł. No i oczywiście, a zapomniałem, umknęło to mojej uwadze, też oczywiście pozbyłbym się tych tutaj zacieków. Starajcie się skupić na kształcie liter, zamiast dodawania różnych fiflaczków i innych rozszerzeń i dodatków. Ze względu na to, żeby ćwiczyć kreskę i sam kształt liter. Sorki, tutaj tak zostanie nieco pomazane. Co jeszcze bym zrobił? Jeśli masz tutaj przestrzenie negatywne, tak jak tutaj w E, takie dosyć spore, to albo bym je zniwelował do małych tutaj, ewentualnie powiększyłbym je w tym miejscu. Ok, żeby to było bardziej spójne oraz zwróciłbym uwagę na to, żeby Twoje litery wyglądały tak, jak litery wyglądać powinny, czyli poprawiłbym tutaj N, tak? No i tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o tą pracę. Ćwicz dużo, skupiaj się nad kształtem, nie nad dodatkami do liter, ze względu na to, że ten kształt jest jednak najważniejszy. Na początku właśnie to się powinno ćwiczyć. Saber przysłał nam tę pracę. Przypomina mi o jedną z moich starszych prac, nie wiem czy to jest to, że jest robiony na kartce w kratkę, czy to kolor liter. Bardzo poprawnie wykonana praca, fajne litery, dobre proporcje, ciekawe zaprojektowane litery, fajne ze sobą współgrają, tak? Tutaj często mówię o równowadze, tak? Te A tutaj i E, te spady zapewniają taką równowagę, jak i oczywiście cały kształt tej pracy, taki spadzisty, który się rozchodzi na dwie strony, wyrównując całą energię, taką wprowadza poniekąd symetrię w tej pracy, co powoduje, że praca wygląda fajnie, bardzo mi się podoba, cienie w porządku. To jest dobry przykład, że można zrobić ciekawą pracę w prosty sposób, prostymi literami. I tego się właśnie trzymajcie, bardzo dobry przykład. No i tradycyjnie, wiecie co zrobię, nie? Teraz zauważyłem, że brakuje tutaj może troszkę cienia, no ale to nie jest nic wielkiego. Robię taki, a nie inny keyline, staram się nie obracać tą kartką, żebyście nie musieli obracać głowami, przewracać głowy do góry nogami albo różnych robić fikołków, więc staram się nie obracać ekranem. Więc moim zdaniem z keyline'em praca wygląda jeszcze lepiej, ale bardzo dobry przykład, bardzo ciekawy, bardzo mi się podoba. No i stary znajomy, dalej nie wiem jak to czytać, po prostu The Accru, tak? The Accru, dobra, już wiem. Zawsze myślałem, że to jest jedna osoba, a to jest całe crew. Bardzo fajnie zrobione srebro, widać dosyć dokładnie. Nie ma się wprawdzie do czego przyczepić, więc dużo nie powiem, ewentualnie może sam kształt liter bym trochę nad nim jeszcze popracował, gdzieś tam coś tam może dodał, ale to oczywiście ja, o taką kreskę tutaj może, jak już robimy tutaj wcięcia, tutaj akurat przeszkadza mi napis crew, ale no nie będę się tutaj rozwodził, bo nie ma nad czym, bardzo fajnie i dokładnie wszystko zrobione. Jeśli robisz sobie takie fajne tutaj bąbelki, to ewentualnie postarałbym się po dwóch stronach, to jest bardzo fajne, okrągłe, postarałbym się podobnej wielkości i podobnego kształtu zrobić tutaj, a tą końcówkę postarałbym się zrobić większą, żeby wypełnić tutaj tą przestrzeń negatywną. Przesunąłbym to nieco w środek, tak? I wtedy byłaby fajna symetria w całej pracy. Ewentualnie pozamykałbym jeszcze przy tej grubości cieni całość. O, i praca byłaby bardziej symetryczna, ale tak naprawdę to tylko moje osobiste wczepianie się. Bardzo fajnie, ciekawie, kolorystycznie dobrana praca. Unit, chyba też u nas kiedyś byłeś. Szkoda, że nie mam takiej pamięci i nie pamiętam, jakie prace robiliście, jakie zrobiliście postępy. No, ale będę się skupiał na tych pracach, które aktualnie mi przysyłacie. Co można powiedzieć o tej? Po pierwsze, wygląda na dosyć sporych rozmiarów srebro. Tu mamy drzwi, więc dosyć duże. Dużo miejsca na różnego rodzaju tutaj fiflaki i różnego rodzaju ozdobniki, ale tak naprawdę ja bym się ich pozbył. No nie mam tutaj akurat chromu, robię najbliższym dostępnym kolorem. W ogóle to bym też wyrzucił. Dobra, nie będę tego wypełniał ze względu na to, że nie jestem w stanie zakryć tego dokładnie kolorem i zrobiłbym po prostu prostsze litery, tak? Jeśli robimy takie praktycznie wielkie litery, najlepiej one wyglądają jak blockbustery, więc zrobiłbym je nieco prostszym stylu i byłoby dużo lepiej. Cienie są, brakuje mi oczywiście czego, zrobię takim żółtym, żeby było widać. Nie wiem, jak to dalej wygląda po bokach, ale jakieś keyline bym tu sobie zdecydowanie dorzucił. Cienie, grubość przy tej wielkości liter po prostu też bym sobie tutaj na dole darował i zamalował całość albo wypełnił to literami. Vaso przysłał nam tę pracę i pyta, co zrobić, żeby moje prace wyglądały tak jak na zdjęciu, które nam przysłał. O właśnie, tak te zdjęcie wygląda. Po pierwsze, nie staraj się robić pracy tak samo jak na tym na przykład zdjęciu, czy jakimkolwiek innym, ale rozumiem, że przysłałeś się jako referencję, tak? Ok, rozumiem, co możesz zrobić? Widzę, że tutaj jest trochę bałagan, jeśli chodzi o litery. Więc na początku myślałem, że to są jakieś ozdobniki te tutaj, ale to są dalej rozciągnięcia liter, więc po prostu zrobiłbym je w jednym kolorze, tak żeby były one bardziej czytelne po prostu, nie? Nie wiem, jakbym rozwiązał kwestię O, ale bym musiał się nad tym zastanowić. Ok, i już praca wygląda nieco czytelniej. To po pierwsze, no już widzimy, że coś tutaj się dzieje, więc trzymałbym to w ryzach bardziej i robił litery jednokolorowe. Dobrze kombinujesz, jeśli chodzi o kształt liter, tutaj wszystko jest w miarę ok, jak na pierwsze prace. Tak jak mówiłem wcześniej, nie będę się czepiał. Co mogę Ci polecić? Od razu nie wskoczysz na taki poziom jak na zdjęciu, które przysłałeś, więc czeka Cię sporo pracy. Pracuj nad literami. Nie wiem, jak to po polsku keep it simple powiedzieć. Trzymaj rzeczy nieskomplikowane, samo powiedzenie jest już wystarczająco skomplikowane, więc nie wiem, trzymaj rzeczy prosto, ale rozumiem, że kumacie angielski, więc keep it simple, staraj się jak najprościej robić litery, a z czasem będziesz dobudowywał. Tutaj, ze względu na to, że zaczynasz, o i brawa, zauważyłem, że jest keyline, ale przydałby się też jakiś tam drop shadow. I już praca jest nieco czytelniejsza, tak więc skupmy się na tych rzeczach, o których powiedziałem. Poćwicz sobie i zapraszam do przysłania kolejnej pracy. Nie wiem, czy chcesz się skupiać na literach, czy na charakterach. Na początku wybrałbym jedno, charakter jest ok, dosyć prosty, ale jeśli chcesz robić typowe graffiti litery, więc skupiłbym się na początku tylko na tym, to, że dodasz charakter niekoniecznie ozdobi Twoją pracę, więc skupiałbym się nad tym. Wcześniej mieliśmy 2 pieczenie na jednym ogniu, a teraz mamy 3. Sprytne podejście, bo możecie zobaczyć 3 swoje prace, a nie jedną, aczkolwiek same mogę wyciąć to ze zdjęcia, ale tutaj postanowiłem tego nie robić. Pokazuje tu dosyć fajnie wszechstronność Twoją tak naprawdę, bo masz 3 różne prace, każda w nieco innym stylu, tak? Wszystkie wykonane poprawnie. Tutaj wiadomo, tam keylina bym se dodał, ale nie będę tego w tym momencie robił. Tak samo tutaj by się on przydał. Poza kształtem liter, na który bym pracował, ale to jest oczywiście normalne i przy każdej pracy można to powiedzieć tak naprawdę, przy każdej pracy początkującego artysty. Cóż mogę powiedzieć, ewentualnie co się wrzuca w oczy. O, tutaj widzę, że zapomniało Ci się o cieniu nieco, no ale to się zdarza. Jedyne co mogę tu powiedzieć w tym momencie, to zwróciłbym uwagę na przestrzenie zamknięte. Zobacz jakie tutaj masz ogromne. Tak samo tutaj pozamykałbym je bardziej, używając powierzchni liter tak naprawdę. Tu z racji tego, że one są bąbelkowe, mniej to jest widoczne i bardzo fajnie. Jednak ten tutaj moment nieco bym ścisnął ze sobą, żeby je zniwelować, dlatego że to się nieco tutaj rzuca w oczy w porównaniu z innymi częściami tego throw-upu, nazwijmy to. Więc skupiłbym się tutaj nad przestrzeniami negatywnymi. Jigsaw przysłał nam tą pracę. Niestety, mimo prostoty liter nie jestem w stanie powiedzieć, co jest tutaj napisane. Piszesz, że malujesz od niedawna, albo inaczej, od niedawna się przykładasz. Co tutaj widać, dosyć starannie wykonana praca. Piszę, że są one wykonane tylko ołówkiem, bo nie masz mazaków. To jest ok i to jest bardzo fajna tak naprawdę rada dla wszystkich. Skupiłbym się właśnie nad pracą, nad dokładnością, nad kształtem liter. Zamiast robić kolorowe wrzuty, marnować czas, tak jak ja robiłem na początku, ta praca mi właśnie to przypomniała, że skupiają się właśnie nad kształtem, nad pracą, nad literami, nad dokładnością, nad wyrobieniem ręki, zamiast spędzać czas, godziny nad kolorowaniem ich. Tutaj widzę, że fajnie też przycieniowałeś. Tak naprawdę dobre początki, bardzo proste litery. Fajnie by było, gdybyś jednak podpisał to zdjęcie swoim tagiem, wiedziałbym, co jest napisane i co poprawić, a tak mogę jedynie tylko zgadywać. Ja tu widzę pylo, ale mogę się mylić, więc przy takich prostych literkach, jeśli to jest P, to po prostu bym to pokazał, tak? Ok, ewentualnie może być to D, nie wiem, więc nie będę się tutaj tego czepiał. Z racji tego, że litery są proste, ewentualnie wyprostowałbym tę tutaj część nieznacznie i tak naprawdę tyle. Cienie są, keyline powiedzmy jest, tak samo ołówkiem ja robiłem, zostawiając tutaj przestrzeń taką negatywną, więc czekam na kolejne prace, bo tak naprawdę fajne początki i dobre podejście. Sketch przysłał nam tę pracę, proste litery. Co można powiedzieć o tej pracy? Po pierwsze, ja jak to ja przy takiej prostocie liter nie dodawałbym żadnych tutaj takich dodatków, ok, ale to ja bym się ich osobiście pozbył. Tak, jeśli masz tutaj przestrzenie zamknięte, ładnie pozamykane, więc tutaj też bym się starał to zrobić jakoś w taki sposób, aby pasowały do reszty. Linię trzymałbym raczej w sposób taki prosty właśnie. I dzięki temu praca wygląda na bardziej czytelną, łatwiejszą w odbiorze. No ja tu trochę pomazałem, no ale trudno. Ewentualnie jak tu masz takie przedzielenia, nie pamiętam jak one po polsku się nazywają, to oczywiście bym je w niektórych miejscach tutaj też na przykład zrobił. Wiem, że taki zabieg się stosuje, zwłaszcza w oldschoolowych pracach, więc tego typu rzeczy oczywiście można sobie pododawać, ale tak, żeby miały ręce i nogi, nie? Coś w tym stylu. Są highlighty, może zrobimy je trochę cieńsze, no i jest oczywiście keyline. Co do cieni, to też często zwracam uwagę, przy tej grubości liter oczywiście zrobiłbym te cienie grubsze, tak? Tutaj widzimy źródło światła pada z tej strony, więc wszystko jest ok. No i popracowałbym też nad starannością poszczególnych kresek, ale to przyjdzie z czasem. NSP Jakub, nie wiem czy to jest skrót Król najprawdopodobniej. Praca na mieście, widzę, że nawet chyba w jakimś dosyć ruchliwym miejscu. Pisze, że dopiero zaczynasz, więc jeśli zaczynasz, skupiłbym się na początku na projektach, na kartkach. Co można powiedzieć o tej pracy? No o proste litery. Pomyślałbym nad przestrzeniami zamkniętymi tutaj. Po pierwsze widzę, czy tu masz na przykład takiego eksa wstawionego, żeby zamknąć tą przestrzeń w P, a z kolei w S jest tak dosyć otwarta i dosyć duża, a N w ogóle nie jest wypełniona, więc skupimy się na tym. No i fajnie jakby te litery były jednak w jednej linii, bo tak trochę sobie tutaj skaczą przy tej grubości liter. Zrobiłbym oczywiście grubszy cień. No i tradycyjnie, wiecie co, nie? Kilaj, no ale przy takich wrzutach na mieście, gdzieś na hardkorze, no można sobie darować. Fresh. Pierwsze co mi się rzuca w oczy to niby proste, ale zarazem kombinowane litery, więc co ja bym zrobił? Zwłaszcza na początku, zawsze wam mówię, róbcie litery jak najprostsze, bez żadnych niepotrzebnych ozdobników. Ja wiem, że chcecie, żeby wasze prace wyglądały lepiej, ale właściwie one wyglądają lepiej, kiedy są wykonane poprawnie, kiedy już swobodnie możecie sobie robić te proste litery i możecie zacząć kombinować. Wtedy to widać i to czuć. Tak samo tu macie przekombinowane lekko S, F, sorki. Tu jest przekombinowane lekko F. Każda litera ma coś tam w sobie, ale S jest jakby, nie wiem, niedokończone, niedorobione, nie? Więc taka spójność liter też fajnie jakby była zachowana. Dodatkowo kształt liter, ich proporcje. S jest stosunkowo małe w porównaniu do innych, więc zrobiłbym je w tym samym poziomie, tak? Powiedzmy, tu mamy poziom, więc trzymałbym się tego, wydłużyłbym oczywiście S, rozszerzył. No i H jakby wygląda, jakby się nie zmieściło na kartce, więc rozmieszczenie całego rzutu na kartce też bym nad tym popracował. I kilka prac wcześniej mówiłem właśnie a propos pracy wykonanej ołówkiem. Skupiałbym się na tym, aby popracować nad kształtem liter niż wypełnianiu tych liter kolorami, ze względu na to, że zobacz ile czasu poświęciłeś na to. To są spore przestrzenie, wypełniłeś całą kartkę. Przez ten czas mógłbyś zrobić kilka prac ołówkiem, co zwróciłoby ci się z czasem, jeśli chodzi o właśnie kształt liter i wyrobienie ręki. Czy nie poprowadzono? Ok, jest kilaj, tak więc oprócz tego nie będę się więcej czepiał. Kasi przysłał nam tę pracę. Napisałeś, że dopiero zaczynasz, nie ujmując, co oczywiście widać, co tu jest do poprawienia. Więc tak, więc okej, tak naprawdę praca nie najgorsza, jak na pierwsze, ale co się rzuca w oczy, no to każdy, kto oglądał już kilka naszych odcinków, już wie, co powiem tak naprawdę. Przestrzenie negatywne. Są one oczywiście za wielkie, te litery są porozstrzelane i nie mają ze sobą żadnej wspólności. Jedyna rzecz, która je trzyma tutaj w kupie, no to są te tło bąbelkowe, więc nie najgorsze tak naprawdę te tło, tym bardziej jeśli chodzi o początki, ale popracowałbym, żeby te litery raczej ścisnąć razem, zniwelować te przestrzenie negatywne. Oczywiście dodałbym tutaj cień, jakiś drop shadow, czy tam cień, czy tam 3D, tak? Będę się w tym momencie w te rzeczy tutaj zagłębiał i specjalnie rysował, bo to było za dużo liter rysowania ze względu na rozstrzelenie tych liter. Wszystkie wiadomości potrzebne do tego, o czym mówię, masz w moich filmach, więc wystarczy sobie poszukać, obejrzeć i zastosować w praktyce. Tradycyjnie keep it simple, postaraj się trzymać litery bardziej blisko siebie, żeby te przestrzenie negatywne pozamykać, dodać cień, dodaj dodatkowo do tego keyline i będzie dobrze. Czekam na kolejne twoje prace, jestem ciekaw postępu. Der. Kolejna praca. Z 4 prac, które przysłałeś, wybrałem tę, bo każda chyba była podpisana inaczej. No ale pisze, że ma skrzydkę der, więc wybrałem tę. Co można tutaj powiedzieć? Po pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to to, o czym mówiłem już w tym odcinku, to prowadzenie kreski. Robisz poniekąd te kreski tak, co tutaj w tym momencie widać. Staraj się robić ruchy jednym pociągnięciem, tak? Rysować te litery jednym pociągnięciem. Zobacz. Zobacz, o ile czyściej wygląda ta praca tak naprawdę. Tutaj pozamykałem oczywiście te przestrzenie negatywne, bo cień jest dosyć gruby. Popracowałem też nad prowadzeniem tego cienia. No i oczywiście jest keyline, ale tak jak mówiłem, jakbyś robił to jednym pociągnięciem, te kreski byłyby czystsze. No i przestrzenie negatywne w literach pozamykane w ten sam sposób. Jedyne co bym zrobił, to zrobiłbym je po prostu tej samej grubości, mniej więcej na tej samej wysokości. Dodatkowo, jeśli masz takie zakończenie R, zrobiłbym sobie te zakończenie podobne tutaj, po to, aby dodać tak troszkę tego takiej efektu, takiej symetrii w tej pracy. Ok. Wax albo Wax. Przysłałeś kilka projektów wlepek, wybrałem ten. Ta była, z tego co pamiętam, najbardziej czytelna i najlepiej zrobiona. Tutaj nie ma co się czepiać, oprócz oczywiście tradycyjnie, nie? Wiecie co zrobię, nie? Ale to tak naprawdę jest osobista sprawa. Ewentualnie zrobiłbym to tym kolorem. Jeśli to jest złoty, to fajnie takie prace wyglądają jeszcze zrobione, jeśli chodzi o keyline. Jeśli to jest srebro, na przykład tak samo chromem zrobiona kreska keyline'owa. Fajne takie prace wyglądają. Kształt liter, jak kształt liter, lekko bąbelkowy. Jednak do wielkości, bo wiem jakiej wielkości są te wlepki, dobrałbym nieco chudsze tutaj, chudszego markera, albo zrobił te kreski nieco chudsze. To jest to, o czym mówiłem a propos tagów, tak? Proporcji właśnie kreski do wielkości tagu. Praca wyglądałaby lepiej, gdyby miała te kreski nieco cieńsze. No i mam podpisane tylko klasa 730, o ile dobrze pamiętam. Nie pamiętam Twojego tagu, ale pamiętam Twoje prace, bo zapadają mi w pamięć. Bardzo mi się one podobają, bardzo fajnie zrobione. Ciekawy pomysł, ciekawe rozwiązania. Gdyby te highlighty jeszcze były bardziej podkreślone białym, byłyby porobione błyski, to praca byłaby naprawdę, naprawdę super, ale jest i tak bardzo, bardzo dobrze. Bardzo mi się podobają Twoje prace. Niestety nie pamiętam tagu. Jakbyś mógł w komentarzach mi przypomnieć, może zapamiętam, bo już byłeś w naszym cyklu chyba ze 2 razy nawet i za każdym razem Twoje prace mi się podobały. Są dosyć ciekawe, więc tutaj jest zalążek na naprawdę, naprawdę ciekawego, dobrego writera. Już są te prace na tyle dobre, że można je śmiało wszystkim pokazywać. Naprawdę dobra robota, super. W Der przysłał nam tę pracę, zrobił zdjęcie pod kosem, więc my ją pokażemy tak. Ok, widzę tutaj zalążki dobrego writera, bardzo fajne rzeczy. Też chyba byłeś dzisiaj jakiś taki powtórkowy ten odcinek. Wszystko poprawnie zrobione. Ewentualnie zrobiłbym, tutaj widzę, że przestrzenie negatywne są całkiem pozamykane, tak, kolorem, cieniem, więc masz ten sam problem co ja, robisz zbyt chude drop shadowy i przez to właśnie niektóre przestrzenie są niepozamykane, tak jak ta, którą przed chwilą ja zamknąłem. Czyż praca nie wygląda od razu lepiej? Moim zdaniem tak, Twoim zdaniem niekoniecznie, nie musi. Ja bym zrobił te cienie grubsze, daje to trochę więcej wspólności, można pozamykać tego typu małe przestrzenie. Dosyć dokładnie wykonana praca, jeśli chodzi o różnego rodzaju tutaj wcięcia. Nie wiem, czy nie zmazałeś po prostu ołówka, bo widać tutaj różne kreski, może niektóre są niedorobione, może ta praca nie jest tak naprawdę jeszcze skończona. Ewentualnie użyłbym gumki, żeby to wymazać, byłaby jeszcze bardziej widoczna. Cała praca wygląda dosyć ciekawie, bardzo mi się podoba R jako najlepsze z tych liter. Starałbym się iść w ten deseń i robić te resztę liter podobnych. Ogólnie bardzo fajna praca, jestem ciekaw Twojego rozwoju, przesyłaj pracę dalej, zobaczymy co z tego będzie. Na razie jest bardzo fajnie. Deka San, jeśli czegoś nie popaprałem, przysłał nam tą pracę. Taki throwy bąbelkowy, jest cień, jest keyline, jest bardzo fajny tutaj ten żółty. Część wypełnienia, bardzo fajnie zrobione, bardzo ciekawy pomysł. Co ciekawe, jest tak naprawdę inline tutaj. Ten czerwony kolor tutaj, który widzicie w literach, to jest nic innego jak inline, rzadko to się zdarza w Waszych pracach. Inline, czyli litera w środku, inline, czyli linia w środku liter, tak? Nie na zewnątrz, tak jak outline albo keyline dookoła całej pracy, tylko wewnątrz. Brawa za to. Jedyna rzecz, o której mógłbym powiedzieć, to dokładność, tak? No ale ręka z czasem, myślę, się wyrobi. Już o tym mówiłem w dzisiejszym odcinku. Jeśli robisz kreski, staraj robić się je jednym pociągnięciem. Praca będzie wyglądać ciekawiej, ale wiem, że to jest kwestia wprawy. Bardzo fajna, ciekawa praca. Jak na prosty bąbelkowy throwy. Bardzo fajnie. Kolejny przykład, gdzie w prostych rzeczach można zawrzeć kilka ciekawych elementów, które powodują, że praca wygląda całkiem fajnie. BOOM. Wybrałem dwie Twoje prace dzisiaj. Pierwsza, widzę jakiś na hardkorze fajny charakter. Nie jestem specem od charakterów, ale też pokazuje to, jak w prosty sposób można zrobić ciekawy charakter dwoma kolorami z fajną ekspresją na pysku. Podoba mi się, dobry też tag, zwraca na siebie uwagę, naprawdę super praca. Tutaj podobnie bardzo ciekawy pomysł na wrzucenie liter, nie będę się czepiał, ewentualnie przypierdzieliłbym się do przestrzeni negatywnych w literach, więc naprawdę bym je pozamykał. Nawet nie przypierdzielę się, że nie ma keyline'u, bo ta praca tak fajnie wygląda, że nawet nie zwracam na to uwagi. Ewentualnie te kółka, jeśli się uparłeś, że one są, zrobiłbym je nieco dokładniej. Bardzo fajny pomysł, rzadko się zdarza taka mini produkcja na nielegalu. Propsy za to, naprawdę świetna praca. Ewentualnie jeszcze, co widzę, zmieniłbym nieco grubość tych palm na nieco cieńsze, żeby wyglądały bardziej na palmowe te palmy, nie? Palmy wyglądają bardziej palmowo i jest fajnie. I tyle, nie będę się czepiał, bardzo fajna praca, ciekawe pomysły. Ostatnia praca na dziś, Koner. Nie jestem pewien, czy byłeś, czy ktoś o podobnej ksywce był już w naszej pracy, ale chyba nie. Pisze, że malujesz 2 lata i robisz tylko ściany, nie robisz projektów, robisz rzeczy na freestylu i za to wielki, wielki props. Ja również się ku temu skłaniam, aczkolwiek lubię sobie usiąść do projektu, po prostu lubię spędzać tak czas, robiąc projekty, więc to jest trochę inna kwestia. Ty piszesz, że lubisz, że tak naprawdę na ścianie widzisz, co masz do poprawy, co możesz zrobić bardziej niż na kartce i bardzo, bardzo fajnie. Freestyle się ceni, ja też się skłaniam w tym kierunku, tak? Chociaż moje prace są troszkę inne, ale tutaj praca wykonana bardzo starannie, bardzo fajnie, jest keyline. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, co powiedziałem w poprzednich kilku pracach. Przy tej grubości liter zrobiłbym po prostu grubszy cień, po to, żeby pozamykać te przestrzenie tutaj bardziej. I użyłbym nieco grubszego kapa na keyline. Praca od razu wygląda na jeszcze większą, niż tak naprawdę jest. Bardziej rzuca się w oczy, ale ogólnie bardzo fajne, proste srebro, bardzo czytelne i fajnie wykonane, plus propsy za to, że robisz to na freestylu. Jo, i to by było na tyle. Dziś przerobiliśmy ponad 20 prac. Zapraszam do przysyłania kolejnych. Zapraszam też osoby, które już były. Jestem ciekawy Waszego postępu i tego, jak się rozwijacie. A na dziś nie będę już więcej paplał. Zapraszam na moje social media, zapraszam do subskrypcji. Nowe osoby, mamy mnóstwo nagrań, mnóstwo filmów. Zapraszam do obejrzenia ich wszystkich, podlajkowania, do komentowania i do zobaczenia w następnych odcinkach. Peace out. Yo!